W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Szalom Maria, szalom, szalom. Szalom Maria, szalom Maria, szalom, szalom, szalom Maria, szalom Maria, szalom, szalom, szalom Maria, szalom Maria, szalom. Tak, witamy Ciebie, Mario. Szalom Maria, czyli szalom Miriam, czyli pokój Tobie, Mario. Wesel się, bądź pełna radości. Tak, Matko ukochana, chcemy nieustannie tak Ciebie pozdrawiać, wzywać i właśnie teraz odmówić przed Twoim Synem, który jest tutaj pod postacią chleba, chleba miłości, pocieszyć, wynagradzać, modlić się w Twoich intencjach ku chwale woli Bożej. I też prosząc szczególnie za tymi, którzy są zniewoleni też w naszych rodzinach czy w naszej wspólnocie też potrzebują uwolnienia, przyjeżdżając na spotkania, proszą nas. A Ty, ukochana Matko, prosiłaś, żeby modlić się tą modlitwą, bo będziesz uwalniała przez tę modlitwę od zła, od szatana, od właśnie różnych zniewoleń grzechowych. I prosimy też, uwalniaj też nasze parafie, diecezje, naszego księdza arcybiskupa, jego współpracowników, całą kurię, którzy niestety są pod silnym wpływem szatana i demonów. Dlatego też niestety niszczą to dzieło Boże, próbują zniszczyć. My to znosimy z miłości do Boga, z miłości do Ciebie, ale też prosimy o pomoc, o to, żeby właśnie oni stali się wolnymi, a my, żebyśmy mogli dalej prowadzić to dzieło Boże w pokoju i w radości Ducha, Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Pokój Tobie, Mario, jesteś pełna Ducha Świętego, Bóg Ojciec jest Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus, miłość. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Ciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, gdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Tajemnica pierwsza. Krwawe łzy, które wylałaś, umiłowana Matko, w czasie męki Twojego Syna w Ogrójcu. Panie Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która najmocniej miłowała Ci już tu na ziemi. I nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy
Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Pani, druga tajemnica. Krwawe łzy, które umiłowana Matko wylałaś w czasie biczowania Twojego Syna. Panie Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która najmocniej umiłowała Ci już tu na ziemi. I nadal na Jego ręce miłuje Cię w niebie. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Trzecia tajemnica. Krwawe łzy, które umiłowana Matko wylałaś w czasie cierniem koronowania Twojego Syna. Panie Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która najmocniej umiłowała Ci już tu na ziemi. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Czwarta tajemnica. Krwawe łzy, które umiłowana Matko wylałaś w czasie drogi krzyżowej Twojego Syna. Panie Ojcze, przepraszam. Panie Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która najmocniej umiłowała Cię już tu na ziemi. I nadal na Jego ręce miłuje Cię w niebie. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki.
Matki. Piąta tajemnica. Krwawe łzy, które umiłowana Matko wylałaś w czasie śmierci Twojego Syna na krzyżu. Panie Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która najmocniej umiłowała Cię już tu na ziemi. I nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Szala Maria, wesoła chaneno, Adonai velchalocheno, Adonai malachashai, evesalacheno lei. Adonai, 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 Adonai. Boże umiłowany, wszechmogący, Boże w Trójcy jedyny, jesteś Trójcą miłości, przez krwawe łzy serca Maryi, błogosław nam, tych, którzy prosili nas o modlitwę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.